Dzień dobry, dobry. Dobra, ten herb. Okej, on nie wychodzi nam w ogóle, nie? To nie działa. Zróbmy tak, zróbmy tak. O, dobra. Będę łysy. Dobra, tutaj już gdzieś tam poprzeglądałem w sumie te tryby, na czym one polegają i nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że zagramy sobie na przywróceniu pokoju, może na poziomie trudnym? Ale to się może źle skończyć. No trudno, najwyżej przegramy, nie? No ale jak już się uczyć gierki, to chyba lepiej na głęboką wodę czy coś. Skoczyć. I guess. Więc jedźmy. Skaczmy. Im więcej osób będzie miało taki gigantyczny early access, tym większe ryzyko, że któraś łamaga, co zostanie klucz rzuci na strony pirackie. A, no w sumie... To dosłownie, wiesz... dosłownie wystarczy się podać za jakiegoś streamera i masz gierkę, nie? Nawet nie musisz być łamagą. Po prostu można to zrobić w sposób... taki, a nie inny. Czy my chcemy mieć wyostrzanie ustawione, czy nie? Dynamiczne DLSS, co to daje? Jakość, jakość. Synchronizacja nie. Wyostrzanie wysokie? Chyba tak jest okej, okay. Chyba ładnie wygląda, co? Tarnowa wiadomość. Zbuduj swoje miasto i posiadłość, a gdy wszystko będzie gotowe, zacznij wysuwać roszczenia wobec regionów należących do przeciwników. Okej. Okay. Przetrwać w Manlords potrzebują jedzenia i opału oraz dachu nad głową. Zasoby w oknie regionu powyżej informują, ile dóbr masz do dyspozycji. Skład, całkiem tu pusto, zajebiście. Liczba miesięcy do wyczerpania zapasów, 4. Niedobrze. Całkowita populacja 10. Ok, trzeba zbudować parcele mieszkalne. Czas schabowy z masłem? Kurwa, w sumie może być. Przed podjęciem decyzji o kierunku rozwoju osady pamiętaj o sprawdzeniu wszystkich wzgórz surowców i przyjrzeniu się żyzności gleby. Jeśli żyzność ziemi w regionie jest niska, pomyśl o szybkim przygotowaniu się do handlu. Okej. Okay. I co tu mamy? Glina. Zwierzyna. Rudy żelaza, bogate. Dobra, jak możemy sprawdzić, czy jest żyzna gleba? Tutaj? Kontrolujesz ten region. Yes. O mój Boże, co to kurwa jest? What the fuck? Okej. Okay. This game big. Namioty bezdomnych. To jest moja stolica ogólnie, tak? Dobra, na pewno drewno nam będzie potrzebne, nie? Bankowo. Bezdomni zajmą się robotami. Okej. What the fuck? Zapierdalawałem, kurwa, z kawałkiem drewna, z belką. Nice. Cześć, Nimik. Hej, Marozin. Hej, Rispat.
Dobra. Pomoc. Help me. Zasoby. Shit. Dobra, moment. Budynki, nie, ekonomia. Dobra, jak sprawdzić, czy... Czy mamy żyzną glebę tutaj, w tym regionie? Czy jest w ogóle sens tutaj robić jakieś farmy? Glina, zwierzyna... Okej, bo to są tylko rzeczy pokazane na mapie, które można zbierać, ale właśnie na przykład nie ma informacji chyba o ziemi. Siemaneczko Nord, dzień dobry. Czy ta gra jest historycznie dokładna? W sensie... W jakim sensie? Historycznie dokładna. Czekaj, chyba można tutaj w ogóle zejść i chodzić między ludźmi i mówić im hop 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 hop. Żeby pracowali szybciej. Armia, mapa, budowa, drogi. Drogi? Drogi. A, bo tu mamy jakieś zasoby. Okej, okay. Tu leżą. A tu co jest mamy? Materiał budowlany, jedzenie, opał, uprawę. Żywiznę. Mam jeden wół. Okej. Bezdomność. Yes. Nieosłonięte towary, magazyn ogólny oraz spiżarnia. Let's fucking go. Łe, już prawie kurwa zbudowali. Patrzcie ich, ale zapierdalają. Nice. Tartak, chata leśnika, obóz myśliwych. To jest z odzbieractwa, tu jest ten. Mieszkalne. Karczma. Kościółek drewniany. Dół na trupy. Targ! Okej, okay, parcela mieszkalna. Elastyczne parcele. Niektóre budynki mają elastyczne granice. Rozmieść 4 punkty narożne, by wyznaczyć obszar budynku. Możesz zaplanować miejsce pod przebudówki. Ja pierdolę. To naprawdę było potrzebne, żeby ta gra istniała. To brzmi popierdolenie. Najpierw karczma i dół na trupy. No, myślę, że może mieć rację. To może być najważniejsze ogólnie. Musi być przydzielana, ale domyślnie siła robocza żywizny jest dzielona pomiędzy wszystkie miejsca pracy. Można jednak przydzielać ją do danego miejsca pracy na stałe za pośrednictwem karty zaawansowane. Trzeba tylko pamiętać o tym, że na czas prac budowlanych potrzebne są woły bez przydziału. Okej, dear. Dobra, musimy zrobić im domek, żeby nie byli bezdomni. Jak duże to ma być? Nie wiem. Fuck it. Róbcie tak. Poziom pierwszy w budowie. Obóz drwali.
Czyli woła tu możemy przydzielić, ale ogólnie przydziel rodziny. Jedną, chociaż. Wait, rodzinę? Te rodziny skupią się na pracy. Czy rodzinami jest dosłownie jeden chłop? Czy każdy jeden chłop to jest jedna rodzina? Ile osób to jest z rodziny? Okej. Okay. Aha, czyli mamy dobre. Mamy naprawdę kurwa dziwne rodziny. Mamy 5 rodzin, ale z 8 facetów i 2 kobiety. Może być. Cześć, bad boy. Proszę być wdzięcznym. Kupiłem Helldivers 2 z Replinka. A, dzięki. Sharing is caring. Nice. Grandka. No to miłego granka, panie Paszko. Miłego granka. Wait, to ta droga jakby... Bo to tutaj to już jest droga, nie? A, nie wiem. Jakieś to takie dziwne. Dobra, jedźcie szybciej. Nie, stop, moment, pauza. O, drzewo się przewróciło na pauzie. Nice. To kiedy dżuma? Wkrótce chyba. Właśnie chciałem... Co to jest? Aha, dobra. Właśnie chciałem powiedzieć, że mamy... Skład, chleb. Bezdomność to chuj. Ale nieosłonięte towary spiżarnie. To brzmi strasznie. Budowa. Może tak, Wolpin, zobaczymy zaraz, czy się ich da wszystkich, wiesz, wrzucić do jednego miejsca. Rolnictwo. Pola uprawne, okej. Gdzie jest spichlerz? Logistyka, spichlerz. Damn. Za mało dóbr naturalnych. Okej, czego im brakuje? A, drewna. Fuck me. Dobra. Budujcie się tam. Zajebiście to wygląda. What the fuck? A, nakładki. Wait. Wody. Podziemne. Żyzność pszenica. Żyzność len. Żyzność jęczmień. Kurwa. Zapach? A może trupy mogą śmierdzieć? Albo ludzie. Prowadzą też swoje rodziny, jednak rodziny potrzebują do szczęścia nie tylko miejsca na dom. Kliknij budynek, by sprawdzić wymagania mieszkańców. Okej. Okay. Bronić mych praw i mego honoru przed łotrami, którzy źle mi życzą. Mam nadzieję, że nie osądzisz mnie wedle plotek i oszczerstw, które być może doszły do twoich uszu. Odpisz. Nic, Silver. To chyba nie działa. Pakiet. Hop, 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 hop. Dobra, dobra, bo się wstrzymało. Proszę pracować. Wait, 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 wait.
Gdzie jest kurwa teraz moje drewno? A, belki. Mamy dwie. To możemy zrobić ten spichlerz. Przynajmniej chwilowo. Studnia zbudowana w regionie. Mamy studnię? Wait, gdzie kurwa? Chyba, że... Tu powinna być okejka, gdyby była. Dobra, nie mamy studni. Zbuduj przybudówkę. Możliwości produkcyjne! Yo. Kurwa, jajka. Co się tu dzieje? Budowa. Całkiem tu pusto. No i dobra, no. Parcela mieszkalna powoduje spadek aprobaty. Skurwysyny. Stragan z opałem, stragan z jedzeniem, stragan z ubraniami. Holy shit. Targ? Dobra, moment. Musimy tracić studnie. Na pewno. Okej, nie możemy im dać studni, bo nie mamy drewna. Mógłby drwal tak bardziej napierdalać szybciej może? Ty, urosło mi. Ktoś mi przybył do osady. Dobra, mamy belkę, studnia, nie mamy belki, wymaga wód podziemnych, okej. Zbuduj Stormwinds? Na razie to chciałbym zbudować, kurwa, wiesz, cztery szopy na krzyż, ale tak, żeby ludzie mi tu nie umierali, nie? Byłoby git. Wystarczy. Członkowie rodziny dołączyli. Nice. Nice. Okej. Okay. Proszę rosnąć. Bezdomność. Fuck. Ludzie. Ile tu osób mieszka? Jedna rodzina. Mąż, syn i żona. Nice. Huh. Czy w tej drugiej chacie dam coś innego niż kury? No, może. Ja nie wiem, czym ja zapłaciłem za zrobienie tych kur w sumie. To jest trochę, wiesz... Paket, ogród warzywny, niech będzie. Parcela mieszkalna, dobra, buduje się. Spichlerz się buduje. Studnia się nie buduje, bo nie ma kto jej robić. Aż tak zapierdol. Wiem, że mogę zmienić priorytet, ale w sumie chyba wszystko jest jednakowo potrzebne mi. Not enough wealth. Okej, okay, wealth. Czyli to po prostu są jakieś pieniądze chyba. Eee...
Czy to znaczy, że ja muszę dokurwić podatkami? Chyba tak. Dobra, słuchajcie, mamy spichlerz. Już prawie. Mamy trzy domki. Mamy obóz drwalni. Czy to czas na dół na trupy? Targ. Jak dużo chcemy mieć targ? Dostępne miejsca na stragany, 15. Okej. Okay. Muszę zrobić taką drogę tutaj, na przykład. O, shit, to się nie da. Okej. Okay. Zróbmy tak. Jakoś taką abominację i na to nałóżmy... Targowisko. Więc może będę mógł je potem powiększyć. On gdzie? A. O, nice, całkiem. Chyba. Wait. Co muszę kliknąć, żeby to... Wait, to nie siadło. Nie, zrobiło się czerwone. Fuck. Aha. Czy jednak te zasoby przeszkadzają? No, fuck it. Przydzielone rodziny będą samoczynnie rozstawiać stragany, jeśli tylko znajdzie się na to miejsce. Aktualny stan podaży i popytu. Kolejne zaspokajania wymagają mieszkańców, zależy od odległości parceli mieszkaniowych od targu. Okej. Okay. Where kury? Proszę bardzo. Kura 1, 2 i 3. Hej Dalian, siemaneczka, siemaneczka. Dobra, ten spichlerz naprawdę no 2% do końca i oni przestali go budować nagle. O nie, jest Katarina. Napierdalaj w ten spichlerz młotkiem. Okej. Git. Okej, czemu mielibyśmy ludzi przypisywać do spichlerza? I tu mogą być 4 rodziny w ogóle. Dobra, fuck it, nie wiem. Powiedzmy, że działa. Czy targ? Okej, no. A co z tą studnią? Na co kurwa czekasz, ziomek? Rób studnię. Hop, hop, hop. A na belkę czeka. Drewna nie ma. Dobra, jedzie belka do niego. Gdzie postawiłem tu studnię? W pizdu! Nie wiem, jaki to ma zasięg, że ma być studnia, wiesz. Obok. Czekaj. Może wkrzone jest w gównianym miejscu. Ale tu nie mamy wody. Musiałbym mieć studnię tu. Ciężko powiedzieć, jak daleko sięga studnia według gry. W sensie... A wait, w regionie!
To w całym tym. Chyba. To chuj, może tam będzie. Nie, no ja myślę, że tych domków to tu będziemy robić jeszcze milion więcej, nie? Zrobiliśmy 3 budynki i mamy dalej bezdomnych w tym w osadzie, a no, więc... Więc no... Co tu jest? Co się stało? What? What the fuck? What the fuck? Okej, nie wiem. Sama mi kamera przejechała tam, ale chyba nic tam się nie dzieje. Chyba nic. Dobra. Musimy chyba zacząć powoli myśleć o tym, co się stanie, jak mi się skończy jedzenie, nie? Ile mam jedzenia w ogóle? Mamy jedzenie na 3 miesiące, opału na 5. Sadzonko time. Właśnie chyba... Chyba owszem. Fuck. Tu jest faktycznie jakaś kurwa cykl... O mój Boże. Wait. Zaczynają orać pola uprawne z końcem zimy, ale nie później niż w listopadzie. Obsiewają pola wybraną uprawą. Żniwa odbywają się około września. To jest kurwa marzec. Za 3 miesiące umrzemy z głodu. Wydaje mi się, że pola uprawne mogą nie być ratunkiem dla nas aktualnie. Shit. Cox. Yep. Pastwisko może? Okej. Okay. W sumie to ten region nie jest aż taki duży, ale... Ale okej. Okay. Paket. Czuję, że i tak zginiemy. Słód z jęczmienia, okej. Piec do gliny. Chyba piec miał być, ale... Pole? No tak, tak, zrobimy. Mamy tu dzikie zwierzę. A, dzika zwierzyna. 20 na 20. Oh, yes. To może być ratunek dla nas. Spowoduje migrację. Bardzo wysoki priorytet. Zróbcie mi to najpierw. Kościół. Dobra, gospodarstwo zrobimy później. Najpierw niech zrobią nam obóz myśliwych. I musimy mieć... O, wait, tutaj są też krzewy jagodowe. Bogate złoże. Jak to zbierać? Chata zbieraczy. O. Jest.
Zbierają krzew z pobliskich krzewów. Dobra. Okej. Czy mamy przypisane dwie rodziny na myśliwych teraz? Deszczyk pada. Ej, czemu mamy dalej nieosłonięte towary? Kurwa, co jest? Zasoby. Chleb mi leży na deszczu. Jak wydać im rozkaz, żeby to przenieśli? Przypisałem kogoś do spichlerza, no może... Może pójdą po te zasoby i je przyniosą? O, tak! Zajął się, skurwysyn. Roboty! Hop, 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 hop! A Dorota co niesie? Drewno opałowe. Czy dobrze rozumiem, że musimy... Drewno, nabelki, tartak. Takie belki. Dobra. No w tartaku... Okej, to kto przerabia drewno? Kto przerabia belki? Kłody? Na drewno opałowe, jeżeli nie tartak. Chata drwala. Okej, czy jeszcze chatę drwala musimy postawić? Obok obozu drwali. Fuck me. That's unfortunate. Dobra, drwal niech sobie mieszkały obok targu. Fuck it, wyjebane. I chata leśnika. Leśnik niech buduje drwalom. Znaczy niech robi drwalom nowe drzewa, czy coś? Że te kurwa drzewa pewnie będą też rosły w realistycznym czasie. Dobra, jak nie postawimy mojego kościoła, to zaraz będzie jakiś bunt. Więc... Czurcz. Czuję, brakuje. Brakuje mi desek. Czyli jednak musimy postawić ten tartak teraz też. Oh shit. Tartak. Okej. Skład. Stacja karawan. Dzięki za radzi, Google. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Felik, nie pisz z kolorem. Siemanko, siemanko. Nowa gierka, tak. Dostaliśmy dostęp przedpremierowy. Premiera jest za 2 tygodnie. Nazwa wioski jest nieodpowiednia. Da się zmienić? O, da się. Wilko wyje. Może być? Co możemy w tym drzewku zrobić? Możemy? Coś? Cokolwiek? Nie, chuja możemy. Punkty rozwoju 0. Nie jesteśmy rozwinięci.
Dara, nie mamy pieniędzy. Nie mamy jedzenia. Nie mamy surowców. Nic nie mamy, ale mamy drogi. Zapasy uszkodzone przez złą pogodę. Excellent. Pięknie. Time to fucking die. Okazuje się, że to był świetny pomysł, żeby włączyć sobie grę na najwyższym poziomie trudności. Nie no, dobra. Skład, magazyn ogólny, zbiżarnie. Co macie? Mięso mają. No to zajebiście. Czyli upolowali dziką zwierzynę. To jeszcze tych zbieraczy powinniśmy, kurde. Poziom, priorytet budowy najwyższy. Jest. Mamy kwiecień. Regeneracja złóż sezonowych. Uprawy rosną, możliwe susze. Wait, w sumie jest kwiecień. Jeżeli... Chyba możemy zdążyć jeszcze zrobić pole teraz, je zasiać i jeszcze żniwa zrobić na jesień. W tę jesień. Nie? Nie wiem, kurwa, o rolnictwie wiem tyle, co z farmy Clarksona. Może tutaj damy najwyższy priorytet? A to damy bardzo wysoki. Niech najpierw zbudują to gospodarstwo do końca, a potem... Potem chatę zbieraczy. Bezdomność. Brakuje nam jednego domu chyba, tak? Brak dostępu do drogi? A, ten dom w sensie. Co ma od dróg naturalnych? O, okej, jest. Dobra. Kończ się opał. Chuj, nie mój problem. Kurwa bywa, no. Teraz mamy za mało ludzi, żeby to wszystko zrobić po prostu, co próbuję zrobić chyba. Dobra, no nie mamy opału. I nie mamy drwala, który robi opał, więc nie będzie opału. Czy to znaczy, że wszyscy zdechną, kurwa? Dobra, oni sobie budują to gospodarstwo, a my możemy zrobić pole uprawne. Muszą być bardzo duże, aby umożliwiać wydajną uprawę, ale ręczna orka zajmuje dużo czasu. Spróbuj wytyczyć pole uprawne o powierzchni około jednej morgi. Co to kurwa jest? Okay.
A, wait, widać. Dobra, półtorej. Fuck, może być, chyba. Ja pierdolę, tu naprawdę trzeba zmieniać, kurwa, uprawy, żeby żyzność gleby rosła. Marian, zbanuję cię zaraz. Słowo daję, kurwa, pisz po polsku, proszę cię. No trójpolówka. Nie, no tak, ale jakby poziom skomplikowania tej gry. Bo wiecie, że ta gra nie jest w sumie o rolnictwie, kurwa, tylko tu się normalnie będą bitwy jakieś i wiecie, wojny, nie? To jest dla mnie niesamowite, kurwa, że nagle wiesz, na polach trzeba. Robić ten switcher, kurde. Pszenica. Yes. Ale jaki mamy status? Oprócz tego, że nam się opał kończy? W sumie... Żarcia mamy na 5 miesięcy do przodu, więc git. Ktoś kurwa handluje na targu? Yo, patrz na niego! O skurwysyn! Nice! Yo! Punkt na punkt? Nie ma, co ty? Nie ma tak dobrze. Dobra, budowa ukończona gospodarstwa. Okej, okay. Kwiecień. Pierdolę, ile tu musi być osób, żeby to... Wypal pole. Boże. Ile mam nieprzycielonych rodzin? Brak przyrostu ludności, niski poziom aprobaty. Świetnie. Okej, jedna rodzina bez przydziału jest. Ale, fuck. Dobra, to może jednego myśliwego usuniemy. Damy dwie rodziny na pole. Ktoś musi być nieprzydzielony, bo inaczej nikt mi nie będzie budował rzeczy. Tylko wszyscy będą zapierdalać przy rzeczach, nie? Obóz drwali. Dobra, to może bez tych na razie. Spichrzownik transportuje mięso, okej. Okay. Nice, git. Okej, czy w spichlerze jak mamy mięso, to ono się psuje? Okej, okay, może nie jest aż tak bardzo skomplikowana ta gra? Dobra, to dobrze. To dobrze, wcale mi nie jest przykro, że tak jest. Outlaws?
Czyli będą rozbójnicy? Fajnie. Dobra. Tartak. Musimy zrobić tartak, żeby móc zrobić kościół, żeby mieć wyższą aprobatę. Nie, chuj z kościołem. Musimy zrobić drwale. Najwyższy poziom, tak. Bez przydziału prowadzi woł. Wyrównuje ziemię? Co ty robisz? Aha, te drwale, niech ktoś... No. Musimy powalczyć o to, żeby mieć tą aprobatę wyższą, żeby ludzie zaczęli nam przychodzić, bo jak nie zaczną przychodzić ludzie w większej ilości, to będzie lipa po prostu. Po prostu nie będzie... Rok do pracy. Hop, hop, hop. Ok. Mamy drwala. I tu musimy, no musieliśmy tu przydzielić rodzinę. Nie ma innej opcji. Czyli ktoś musi być drwalem. Powożenie wołami. Za mało opału na targu. Moment, gdzie mamy jakiś widok, gdzie widać, gdzie jest ile rodzin przydzielonych, czy muszę ręcznie wszystko sprawdzać? Bo tak, tu co się dzieje? 43% postęborki. Dobra. To jest w porządku, tu mamy dwie rodziny. W spichlerzu mamy jednego chłopa. Ale on napierdala stragan. Nie, to dobrze. Czy z drwali musielibyśmy odrzucić kogoś? What the fuck, Wolpin? Powiem ci, że to pewnie brzmi, znaczy ten, to pewnie służy do robienia filmów innych niż się spodziewałeś. Oj, drwal posiada stragan? Dobrze i dobrze. O. Dobra. Jebnął stragan. Okej. Okay. Okej, okay, za mało opału na targu, za małe zróżnicowanie tkani na targu, za niski poziom kościoła. Tkaniny, kurwa? Nie no, w dupie się poprzewracało. Za niski poziom kościoła. Bezdomność. Okej, okay, no bezdomność rozumiem jako problem. Faktycznie może nim być. Wyprawiono skórę ze skór zwierzęcych. O, shit. No. Tak? Jeszcze piekawe. No, dziękuję. Dobra. Mamy 8 belek, to nie jest źle na razie.
Nie, dobra. Chata leśnika to, to później. Tartak niech nam zrobią. Musimy zbudować ten kościół chyba. Oj. No nie? Właśnie, to nie powinno być tak, że im się kurde... Wow, przy użyciu jedynego klipa na świecie, przy użyciu tego narzędzia, które nie jest pornografią. Good for you. Nie, no musimy zrobić im ten kościół, bo przecież ocipieje, nie? Ty, ale poszła aprobata do góry. 44%? No idzie w dół. Git. Za mało opału na targu. Kurwa, nie wiem. Wydaje mi się, że ten stragan jest... No, jest pełen drewna. Pełen drewna jest. Narzekają. Dobra, zrobimy ten tartak. Tartak i parcelę mieszkalną, no. Żeby skończyła się bezdomność w regionie. Okej. Ukończony tartak. No i teraz pytanie, czy... Przypisujemy tutaj kogoś na chwilę, żeby zrobił nam drewno na kościół. Kościółek drewniany. Maj. Czy jest zasiany? Nie jest zasiany. Shit. Chyba niedobrze. Ale musimy kogoś przypisać do tartaku. A nie mam skąd już ludzi przenieść. Tartak. Nie, głodu nie mamy właśnie. No bezdomność mamy, owszem, ale... Tu przede wszystkim jest kwestia tego, żeby przyciągnąć więcej ludzi teraz do osady, nie? Więc musimy... Poziom kościoła... I te tkaniny, no. Tkaniny im, kurwa, po głowie chodzą. Wełna, płótno z lnu... My nie mamy w ogóle... Okej. Ani nie mamy pola uprawnego pod to, ani nie mamy... Och, niczego nie mamy. To dajcie mi spokój. Nie będzie tkanin, kurwa. Magazyn pełny? What? To jest magazyn kłód. Okej, okay, bo on już zrobił 5 desek. Dobra, napierdalaj pan. Zajebiście. Wioska nie dotrwa do zimy? Bardzo możliwe, zwłaszcza, że tutaj są też chyba jacyś bandyci, nie? Nie wiem, kiedy oni planują wjebać mi się na chatę, ale... Ale jacyś są. Zero. Wydajność zero. Czemu? Okej, okay, to pole może w takim razie nie być najlepsze. What? Czemu kurwa zero? Wait. Poziom osady wzrósł. Nowy punkt rozwoju. Nice.
pszczelarstwo. Jo. Handel. Zagraniczni dostawcy. Okej, albo dostawcy, albo handel. Tylko założenie nowego szlaku handlowego. Posiałeś coś, czy tylko orka była? Nie, no sieje się tam. Sieją. Czy sieje się? Nie sieje się samo, ale jest siane aktualnie. shit. Nie, no fuck it. Spróbujemy tak. To może być beznadziejny pomysł, ale... Okej. Okay. Zobaczymy. Gdzie to jest teraz? Administracja? Aha. Mogę zbudować posiadłość. No dobra. Faktoria. O, shit. To chyba te rzeczy, które odblokowałem. Chyba to niestety nie funkcjonuje na razie. Dobra, whatever. Wait, a ile to kosztowało? Czego? Kurwa, belki. Odzyskasz materiał. Dobra. To później zrobimy. Najpierw zróbmy ten kościół, żeby ludzie mi przychodzili więcej, bo jest tragedia. Ale z tego pola chyba nic nie będzie do tej... Nie wiem. Zresztą niby chłop sieje, ale kurwa. No dobra, zobaczymy. Leśnika się buduje. Dobra. O, mamy 20 desek. Okej. Okay. Kościół. A, teraz nam za to belek brakuje. Ja pierdolę. No to czekamy dalej. Jednej belki nam brakuje. Wydaje mi się, że coś mamy tu mało drzew już. Się zrobiło trochę bardziej przejrzyście. Hej, Chris. Siemanko. No ale dobra, z tymi drzewami to zaraz... O, jest belka, okej. Okay. Kościół. Kościółek.
Kościół zróbmy gdzieś tu. Trochę byle jak. Najwyższy priorytet. Proszę budować. Dobra, jak tylko kościół powstanie, to od razu już będziemy do przodu z ludźmi i tak dalej. Już będzie zajebiście. Jeszcze te tkaniny na targu, ale to tego nie jesteśmy chyba w ogóle w stanie na razie ruszyć. Musielibyśmy... Nie wiem. W sumie to nawet nie mam pomysłu. Jak nie mamy lnu, no to chyba i tak nic nie zrobimy. Hej Miko, siemaneczko. Chyba, że zrobimy po prostu faktorię i na zasadzie handlu zgarniemy te tkaniny. Może. Lećcie budować ten kościół. Faster. Wzrost upraw 3%. Ej, coś. Oni dalej to sieją, nie? O, już z czerwiec oni dalej sieją. Zauważono armię innego władcy? Ilu ich tu kurwa jest? Jesus. No ale chyba nie idą jeszcze do mnie, nie? Jeszcze? Czy idą? To jest pierwsza osada, więc ona musi upaść. To nie ma bata, żeby, wiecie... Żeby było dobrze, ale po prostu byśmy mogli opanować, nie? Ogarnąć co i jak. Czemu ten kościół, kurwa, nie jest zbudowany? Przewożony towar... A, bo oni wożą rzeczy do niego cały czas. Tak, Leukocyt, jestem streamerem i mam lepiej, no. Niestety, taka jest prawda. Nie, ale faktycznie, no jest, mam jakiś tam czasy dostęp, ale uważam, że do przesady to jest, nie? Że 2 tygodnie przed premierą można to ogrywać na Twitchu. To się wydaje trochę jebnięte, nie? Proszę. Dobra, mamy kościół. Dźwięk dzwonów. Fuck it. Okej. Co teraz?
Nie mamy belek, nie mamy desek, nie mamy w ogóle kamienia. Czy kamień nam jest potrzebny aktualnie do czegoś? Ok, potrzebujemy belki na pewno, więc tu weźmiemy z powrotem jednego chłopa. Tu coś chyba nawet rośnie. Nie wiem, czemu jest wydajność zerowa pokazana. Szacunkowa ilość wytworzonych zasobów dni do końca żniw. 67 dni. Zero. Może dlatego, że może jest posiane za późno i to nie zdąży. Jest tu armia? No jest, tylko trochę później. Armię to mój sąsiad już ma na granicy, kurwa. Tu zaraz przyjedzie mnie wyruchać, pewnie. Co to za łapki w dół? Towary na straganie z ubraniami. Płótno, skóra, przędza. Dobra, no czyli... Okej. Myślę, że jesteśmy w stanie zrobić obóz myśliwych. O, dzikie zwierzyny tam urosły już na maksa z powrotem. Ludzie. Oczekuję, transportuję. Okej, oni nic nie robią tutaj na tym gospodarstwie aktualnie. To nie ma nic do roboty chyba, nie? Czy na gospodarstwie jest cokolwiek do roboty, czat? Jak jest zasiane i rośnie? Nie wiem. Niech rośnie. Skóry... Garbarnia. Dobra, może jak będziemy mieli tą skórę zrobioną, to przestaną kurwa narzekać w końcu? Trzeba pilnować, żeby dziki nie ryły. Okej. Czyli hashtag zapierdol, rozumiem. Tak, ja zapsałem, dzięki serdeczne. Czy to jest ta twoja wioska, której jesteś właścicielem mniejszej połowy? Jakby... To nie jest tak, że... Wiesz, no sam musiałem wszystko odziedziczyć, więc... Wcale nie jest takie łatwe. Dzięki serdeczne, Absalem. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję za 74 miesiące. Witam po raz kolejny w Wilkach. Dobra, glina. Nas nie obchodzi. Kamień 140. Do I care? Bo my czekaliśmy na belki. Na belki, tak? Na belki czekaliśmy, żeby zrobić. Chata trwala, magazyn jest pełny. O. Okej. Musimy zbudować jakiś magazyn na drewno i całe inne gówno w sumie. Ale dobra, najpierw zróbmy. Kłodę. Zrobię tą garbarnię, żeby ci ludzie przestali kurwa narzekać na wszystko. Jedną belkę, proszę. No, chata leśnika. Okej. Ujebałem ludzi stamtąd. Oj, leśnik ma spiżarnię? Co leśnik trzyma w spiżarni?
Nie wiem. Cześć, Xarxes, dziękuję ci bardzo gorąco za 30 miesięcy wsparcia. Witam, witam po raz kolejny w Wilkach. Ten twich jest upośledzony, mogę 3 razy udostępnić suba. Dobra, w garbarni pracuje chłop. U myśliwych pracuje chłop. Mamy skóry zwierzęce, sztuk 9, więc oni może je przetworzą. Ale czy same skóry już będą dla nich jako ubrania na markecie, na rynku? Straganie z ubraniami? Czekaj, straga z ubraniami. Wystarczająca podaż dowolnego zastępującego materiałów na targu. Płótno, skóra, przędza. Aha. A, okej. Dobra, może przestaną kurwa narzekać na wszystko. Może będzie git. Fajnie by było, żeby zaczęła nam rosnąć populacja. Jak tam było 18 wojowników, to musimy mieć kurwa ze... No nie wiem, zanim oni uderzą, musimy mieć ze 100 osób pewnie w wiosce. Żeby z 20 osób było do walki gotowych. Wow. 4 zasoby z całego pola. Rewelacja. Ale coś tu będzie. Coś się tu dzieje, czad. Czy mam w ogóle wolne domy? Możliwe, że nie mam. Ale chyba pójdą w bezdomność na początku, czy nie? Czy muszą być nowe domy wolne dla nich? Dziękuję ci bardzo gorąco, Walnach, za 8 miesięcy wsparcia. Dzięki serdeczne. Witam po raz kolejny w Wilkach. Nie, mieszkające rodziny, 0 na 1. Tu nikogo nie ma. No. Jak przybędzie ktoś do tego domku, to wtedy każemy mu zbudować kolejny domek po prostu. Patrol, dziękuję ci serdecznie za rozdanego subka. Patrol, dzięki wielkie. Tier 1 sub to Zotim 00. Zotim 00, witamy w Wilkach. Bardzo, bardzo gorąco dziękuję za wsparcie. Dziękuję serdecznie. Smotel, a może? Lepiej mieć pustostany niż bezdomnych. Chyba. Jezu, ale śliczna jest ta gra. Ale widoczki w ogóle. Fajowo to wygląda, nie? I tę grę zrobił jeden chłop w ogóle. To jest niesamowite. Fajne. Podoba mi się. Prace budowlane wymagają razie bez przydziału. Tak. Ale... W sumie to... Nas to nie obchodzi chyba. Po prostu siedzimy i czekamy aż... O, stragan. Stragan ze skórami zwierzęcymi już jest? Let's go! Dzieje się. Stragan z ubraniami. Ile on robił ją? 7 lat z tego, co jest napisane tam w informacjach w menu głównym. Nie mogę się bać osobiście. A nie mogę. O. Jestem takim kurwa jaśnie panem. Proszę, jaką kurde piękną mamy wioskę. Pan na włościach. Jestem klaunem. Da to wygląda w sumie. W sumie na to wygląda, no. Hop. Well, perhaps it was simply a bad day. These things do happen from time to time. Step right up and sample. Nie, tylko chodzę i wyglądam. To jest tylko takie.
ale to nic. Aprobata rośnie. Czat. Będziemy mieli dobry miesiąc. Wszystko na plus, kurwa. Wszystko na plus. Boże, jak dobrze. Ulepsz do poziomu drugiego. Parcele mieszkalne poziomu drugiego wytwarzą jeden punkt zamożności regionu na rodzinę miesięcznie. Na drugim poziomie są też odblokowywane nowe przybudowki, w tym warsztaty rzemieślnicze. Po zwiększeniu poziomu wymagania mieszkańców wzrosną. A, to nie, to spierdalać. Fajnie, że wy sobie gracie dwa tygodnie wcześniej. No, zgadzam się, jest to trochę chujowe. No, ale jak dostałem, to co, mam nie włączyć? Pewnie, że włączę. Siema. Udostępnij. Nope. Tak, to się nie robi, no. Nowe kompanie najemników? Sielankowa ta gra? No, wiesz co, taka się wydaje teraz. A zaraz jak mi przyjdą, kurwa, rozbójnicy... to będzie inna chyba dyskusja, nie? Niski poziom aprobaty. What? Oj, co się kurwa stało z tą aprobatą? Halo? Czemu mam 42%? Towary na straganie z opałem? Przecież są. Może nie są za daleko od tego targu. Nie do końca rozumiem, czemu mi tutaj... Czemu tu jest coś nie tak, niby, z nimi? Przeprowadzka. A kogo mam przeprowadzić i gdzie? No te stragany to też zbudowali, kurwa, w najdalszym możliwym punkcie tego targu, który ustawiłem, zamiast zrobić przy drodze, na przykład tutaj, to dali... Dali na samym końcu, trochę to głupio wygląda, nie? Minus 2 za bezdomność, ale to jest wstecz. To jest chyba... To są rzeczy, które były dawno temu. Ostatnie 30 dni mamy brak zmiany w aprobacie z jakiegoś powodu. Może... Przyspieszmy to i poczekajmy. O, jest do góry. Okej, jest do góry. Yo! Ty, nasze pole wygląda coraz lepiej. Mamy chorych ludzi. Jak tobie odpowiada oglądanie, to oglądaj, ale dwa tygodnie wcześniej dla streamerów to przesada. Streamerek przyznał ci rację, że jest to przesada, więc możesz już skończyć, no nie wiem, albo idź sobie gdzie indziej, bo... No nie ma sensu dalej pierdolić na ten temat w kółko.
kiedy browar robimy. Najpierw to muszą nam ludzie tutaj przestać przychodzić, nie? Mamy nawet na zielono w ogóle, mamy tą aprobatę, no to też chyba będą, może przyjdą? Dobra, mam wpis do jedzenia. Skóry zwierzęce, skóry, okej, no wszystko jest git. Wszystko jest fajowo. Jedyne, czego potrzebujemy, to więcej ludzi. Ludzi się kusi browarem. Właśnie idę zaraz po piwko. Dzięki, Aka, dziękuję serdecznie, siemaneczko, siemaneczko. Hejko, hejko. Dziękuję za rajdzik, możesz sobie wpisać swoją komendę ulubioną. O! Widzicie, teraz sięga, no nie wiem, było jakiś po prostu glitch w systemie, chyba. Tutaj dalej nikt nie mieszka. Mamy puste... O, co się dzieje? Dobra, może to trzeba jakoś wymusić, żeby oni tutaj przyszli mieszkać, żyć. Chata trwale. Wait a second. Czy jego stragan zostanie zniszczony teraz? Porzucony. Fuck. Mieszkalne. Zróbmy więcej domków po prostu. I może to sprawi, że... Że przyjdą ludzie mieszkać? Nie. Więcej pustych domków będzie. ...58% na probaty. Liczba ludności nie rośnie. ...60%. A teraz zbudujemy na drugi poziom to. Fuck it. Okej, okay, będą mieli wyższe wymagania, ale... No może się nam to opłaci. Zobaczymy, nie wiem, się tutaj... Za bardzo się tutaj nic nie dzieje, nie? Zdrwali, teraz mamy budowniczych, mamy tu tą faktorię też byśmy ukończyli, też byłoby fajnie, tylko że kurde. Och. Kościół ma jakieś dodatkowe opcje? Nie.
Znaczy kościół z tego co widziałem daje opcję też pogrzebów dla mieszkańców. To też chyba ważne, ale może ważne później. No nie ważne teraz. Wrzesień. Wait. Kiedy się... Co się robiło kiedy na tym polu? Żniwa odbywają się około września. Nie wiem, czy to znaczy, że to już. Żniwa, orka i się nie upraw. No dobra. Brakuje nam ludzi, żeby to wszystko ogarnąć, no dosłownie. Nie mamy nikogo do gospodarstwa przypisanego w tym momencie, ale musimy mieć ludzi przypisanych do chaty Drwala, do spichlerza i do garbarni. Jednocześnie... Okej, okay, stąd możemy zdjąć teraz chłopa na chwilę. Damy go tu na pole iść. A ci mają co? A, karczmy im się zachciało. Tak. I lepszy kościół. Co najmniej kościółek kamienny. Co za kurwa. Co najmniej kościółek kamienny. Wow. Bruch. Jak się robi kościółek kamienny w ogóle? Oh shit. Gdzie mam bat? Właśnie z jakiegoś powodu to oni decydują, czy są zadowoleni, czy nie. Nie rozumiem tego. O, wilkowy jen. Next level mamy. Nowy punkt rozwoju. Dobra. Shit. Co chcemy zrobić? Sadownictwo? Sad jabłoni. Tworzę jabłka. Wykorzystanie wołów w gospodarstwie w celu znacznego przyspieszenia orki na dużych polach uprawnych. Okej, okay, zbroj mistrzostwa, to będzie ważne. A, węgiel drzewny. Okej. Okay. Samoczynny dopływ mięsa. Hodowla owiec. Też może być fajne z hodowlą owiec. Dobra, weźmy lepszy handel też. Co prawda jeszcze go nawet nie robimy, ale... No mam nadzieję, że się uda zacząć. Tak, to jest Early Access dla streamerów. Jup. Jup. Czy na górze nie mam jeszcze drugiej kategorii? Nie wiem co to jest, czekaj. Zarządzenie. Ścisły post. Tereny łowieckie.
tasują, to chyba jeszcze nie do końca jest zrobione. Dziwny ten mikrofon, bo przebija twój prawdziwy, surowy głos. Cool story, Bob. Co ty mówisz? Prawdziwy, surowy głos? A to w sensie, że... A to co, mam jakiś... Mam zmieniony głos przez mikrofon? Pole zalało. No jest tutaj żniw, żniw robione. Nie wiem, to pole chyba, no, pole chyba było nietrafionym pomysłem. Chyba od 10 Xerxes albo coś takiego, albo od 8. Możemy wszystko kupować tutaj. Fajowo. Tylko nie mam pieniędzy. Co to jest, to żółte? Handel. Dachówki. Ja pierdolę. Dachówki? Oh shit. Wait, ale dachówki to może jesteśmy w stanie sami robić. Bo mamy tutaj glinę u siebie. Złoże gliny. Górnictwo. Odkrywka. Jo. Przyszli nam ludzie. Zajebiście. Jest nas więcej, czat. Nie masz takiego radiowego, tylko kaczkowaty przebija. Kaczkowaty? Lukas, nie wiem. Może daj sobie spokój, albo zrób klipa i pokaż, o co ci chodzi, bo nie mam pojęcia. Ale... Nie wiem, czy kogokolwiek to w sumie obchodzi. Z pierwszą osobą, która na cokolwiek zwróciła uwagę. Z dźwiękiem. To znaczy, kurwa, w ogóle kaczkowate. Fucking weird, man. Dobra, zróbmy to tak. Niezbyt fajnie, ale... Fuck it. Rozbójnicy ukradli surowce? Wait, what? To nie u mnie, na szczęście, ale... Tu się coś kurwa dzieje. Daj nowym zajęcie. Właśnie jeszcze się zastanawiam, czego potrzebujemy ogólnie teraz. W sumie tak. Jedzenia mamy. Jedzenie i opa mamy na 6 miesięcy. Nie jest źle. Nie jest źle. Mm.
No ale moglibyśmy spróbować zacząć właśnie robić może... Może spróbujemy zacząć robić te dachówki na przykład, żeby je zacząć sprzedawać? Faktoria. Czyli żeby sprzedawać dachówki, musimy założyć szlak handlowy za 25 monet. Że w zimę opał schodzi podwójnie. No, wiem. A już jest październik w sumie. A, wait, bym potrzebowaliśmy zbudować skład, bo ten w ogóle drwal. I coś robili. Robią. Skład. Okej, okay, skład. Rozbudujcie mi to jak najszybciej, w sumie. Nam się odblokowało wszystko, odkorkowało. Symulator wiecki, jak się podoba? Zajebisty jest. Bardzo, bardzo fajny. Ubrania, buty, płaszcz. O Jezus Maria. Dobra, targ. Na to wygląda, że targ niepotrzebnie zbudowaliśmy taki duży. Tu nie będzie dużo więcej straganów chyba. No ale będziemy wiedzieć na przyszłość. Na następną wioskę. Czy coś. Jak tam tutaj? Magazyn jest pusty na tym polu. Będziemy mieli takie krzywe pole, nie? Ale lipa. Krzywe pole, ja pierdolę. No trudno. No bywa, no trudno. Dobra, skład mamy pełny. Teraz tak, czy my chcemy... Oh, wait, 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 bo tutaj nie mamy myśliwych. Ile mamy jeszcze tych skór? 21, dobra, to może na razie jeszcze nie będzie tego brakować.
Tak, może ta reszta wioski jest krzywa, a nie pole. Zgadzam się z tobą jak najbardziej. A co trzeba zrobić, żeby mieć karczmę? O wait, karczma jest taka tania? Nie, no to karczmę to w takim razie od razu, kurde, robimy. Ja myślałem, że karczma to jest jakieś wymagające w ogóle ten przedsięwzięcie. A tu taki chuj. Dobra, na razie. Na razie tą glinę niech zostawią. Postęp orki. Okej. Hej Paula, siema, siema. Damy im karczmę, może ich przyjdzie więcej. Bo nie ma komu pracować. No ale fajne, że to widać na mapie, jak jest moje miasto skonstruowane. Sztos. Zajebiozę. No tu mamy... pszenicę. Okej, nie, no teraz będzie len już chyba, nie? My nie wiem. Może tutaj zmienimy. Nadchodzi zima. Czy mam jakiś wolny dom? Mam. Okej, w składzie 50 drewna opałowego i skóry. Ciekawe, czy ten opał liczony na 7 miesięcy to jest opał liczony już włącznie z zimą, czy... czy te 7 miesięcy to jest przekłamana liczba i zaraz się okaże, że jednak nie. No cóż, przekonamy się, I guess. Biedny chłop. Sam w polu robi? Kurwa. Ale lipa. Zaopatrzenie karczmy. A, bo tu musi być jeszcze piwo zaopatrzone. Oj, a pierdolę. No dobra, no. Barwniki? Się będzie kurzi woda. Prawda. Okej. No nic. Ogarniemy to. Czyli musimy jeszcze jedno pole zrobić.
W sensie, jeszcze dwa pola. No. Wprowadza się nowa rodzina. Let's fucking go. Dobra. Gdzie ich od razu? Od razu ich gdzieś do roboty trzeba wysłać do czegoś. O, myśliwych potrzebujemy, tak. Myśliwych. Yes. No ciekawe, czy tą zimę przeżyjemy. O! Jeszcze jakiś ten członkowie rodziny dołączyli do... Okej, okay, nice. Nice. Nie ma wskaźnika bezrobotnych? Nie no, bezrobotnych chyba... Nie mamy aktualnie. Ci, którzy są nieprzypisani, zapierdalają przy budowie różnych tych, nie? W sumie to ja powinienem robić tą. Żelazo, a nie glinę. Chyba. Bo żelazo mamy z koroną, że mamy tego, mamy bogate złoże, nie? Hej, Leczat. Siema, siema. Odkrywka. O. Nie mamy drewna. Nice. No, zróbcie tą karczmę do końca. Jedzie gdzieś jeden chłop z, kurde, balem. Albo i nie jedzie. Nie zrobię tej karczmy. Niesamowite to jest. Niesamowite. Brak rozrywki, minus 2. O kurwa. What the fuck? What do you mean? Wait, zrobiłem faktycznie? Nie. Chyba. Whoops. Nawet ty nie jesteś tak marudny jak moi chłopi. No nie wiem, co tu się dzieje właśnie. Trzeba, bo jakby... Mamy belki. No po prostu nie kończą tej karczmy, bo nie. Excuse me? Nie ma ich w składzie, ale no gdzieś muszą być. Dobra. Wyjmijmy ludzi ze składu w takim razie. Czy teraz zaczną to robić? Czy mamy dwie rodziny nieprzypisane?
Nie. Ha, dziwne. Po prostu przestali budować tą karczmę. I mają ją w dupie. What the fuck? Gdzie mamy 7 belek? Może tych belek tak naprawdę nie mamy. W sumie nie wiem, gdzie one leżą. No niby jest pokazane, jakbyśmy, jakby były, ale może... Może ich faktycznie brakuje. Okej. No niezłe to jest. Dobra, no mamy nową rodzinę w ogóle, więc też fajnie, bo możemy sobie jakoś przypisać znowu do ten, do roboty, ale... O, przywieźli tą belkę. Yo! Okej, nie wiem czemu to tak tyle czasu zajęło, ale... Karczma będzie zrobione, on... Śnieg zaczął padać. So that's great. Czyli sieje się przed zimą. A myśleliśmy w wiosnę w sumie i coś tam pozbierali, czy nie? Albo i nie? Bo z tego pola nic nie przyszło? W ogóle? Spichlerz jest kurwa pusty. Ha. Ciekawe. Chleb. Jaja, mięso, warzywa, okej. O, tutaj już nie ma nic, bo to jest sezonowe. Trzeba było te kurde, te krzewy jagodowe wyzbierać, zanim się zaczęła zima. Teraz tak, co nam pozostaje do zrobienia aktualnie? Brak opału może prowadzić do zamarznięcia, strzeżenie owiec niemożliwe, okej. Czy w zimie na gospodarstwie chyba się nic nie robi w ogóle, nie? Chyba sobie mogę ich zabrać całkowicie. To może ich weźmiemy do kopalni teraz? Wykorzystamy moment, że mamy zimę, żeby zacząć robić żelazo. Czy wszyscy mają dom? Nie no, mają wszyscy. Teraz, nie przyrośnie więcej, bo nie ma domków. Trzeba zrobić. Więcej domków. Zróbmy to może jakoś tak. Shit.
Za mało dóbr naturalnych, koszt budowy 6 belek. Fuck. Nie, dobra, zróbmy po prostu mniejsze. Cztery belki. No to mamy tyle. Jak nie mamy, jak mamy. Goddammit. Dobra. Dodrwali kogoś. Sari, tu da się siać w zimę, ha? A może się da? No ja nie wiem, w sumie. Czekaj, w zimie? Tak na śnieg rzucają? Na pewno? Co oni robią? Oczekuje, idzie do domu, oczekuje. No, kuja robią. Nic nie robią. Zrobili belki? Nie zrobili. Co mi ich ubywa? Kurwa mać. Znowu to cofnąłem. Dobra, mamy 6. Okej. Go. Czas na budowanko. Obóz trwali. Dobra, do chaty leśnika może kogoś przypiszemy też? Chociaż może nie, na razie nie. Droga. Okej. Żemlazo niech zbierają. Yes. Jedzenia na 3 miesiące tylko do przodu. Kurde. No dosłownie nic z tym nie mogę zrobić. Ewentualnie. Czy mamy 13 pieniążków tylko, tak? No to... To wiele nie zrobimy, nie? Styczeń. No już tylko 2 miesiące zimy. I zacznie się... I będzie dobrze. No i że trochę pogodujemy. Rzemiosło. Przetwarzają rudę żelaza na sztaby żelaza. Okej. Kto może od razu obok tego niech robią? Czy to będzie tak działać? Nie wiem. Zaczniemy robić regularnie, będzie nam się robiło to żelazo, to będziemy mogli nim może handlować. Tak myślę. Dzięki temu zarobimy trochę kasy. I będziemy mogli to... zmienić w...
inne towary, które nam są potrzebne, nie? Śliwy pracują. Spichlerzu pracują, garbarnia. Skład, drwal, okej. Dobra, czyli wszędzie mamy pracowników, oprócz gospodarstwa. A na to gospodarstwo przydałoby się chyba dużo tych rolników dać, żeby opanowali sytuację na tym polu, nie? Yikes. No zobaczymy. Co to będzie, kurde? Dobra. Czyli co? Jak zaczniemy robić zaraz sztaby żelaza, to możemy albo spróbować te sztaby żelaza już sprzedawać, albo... w sumie... zrobić te narzędzia z nich. Czarnia. Dobra, to od razu kuźnia. Od razu kuźnia. Fakt. Zobaczymy. Co z tego będzie? A przydałoby nam się więcej tych wołów ogólnie w tym momencie, bo ciągle nam brakuje siły roboczej. Militarne rzeczy. O, narzędzie. Cena wywozu. Wait, tylko 6? Za sprzedaż? O kurde. To nie najlepsze pieniądze. Sztaby żelaza po 4. To jest polska giera? Nie, chyba nie. W sumie nie wiem. Nie interesowałem się. Z jakiego to kraju? Co mam na prawo od rolników? Tutaj jest obóz kamieniarzy. Ma polski język, no. No czy to jest... czy to robią Polacy, czy Polak? To nie wiem. Tak? O. Okej. Okay. Okej, parcela mieszkalna nam się skończyła robić. Za mało opału na targu. Ups. Nie no, opału mamy na 10 miesięcy do przodu, mimo że jest zima. To w sumie chyba wyjebane. Pies do gliny. Ta, pies do gliny, musztos. Stragan z drewnem upałowym. Ukończono budowę? Wait, zrobili drugi? Dobra. Okej. Okay. Ja mam kolejną rodzinę nową. Zajmijcie. Przydadzą się zaraz, jak będziemy chcieli na gospodarstwie, kurde, rolników zatrudnić do roboty.
Ale na razie może nie wiem, niech będą leśniczymi. Banana Kamil, dziękuję ci bardzo, bardzo gorąco za 26 miesięcy. Dzięki wielkie, witam po raz kolejny w Wilkach. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Dobra, no myślę, że... No nie wiem, jak długo jeszcze... Jak długo jeszcze będziemy mieli spokój od tych bandytów, ale... Myślę, że coraz bardziej zbliżamy się do momentu, w którym... Będziemy mocno się nastawiać na to, żeby pójść w militarne rzeczy, żeby być w stanie się obronić, nie? O ile nie zechniemy z głodu zaraz. Oczywiście. Jest to też bardzo, bardzo ważne. Dzika zwierzyna. Okay. O, już jest luty. Już jest luty. Już zaraz będzie dobrze. Na pewno, totalnie. Opał uzupełniony. Okej. Okay. Coś transportują. Okej, jedzie ten. Leśnik pobiera wonę. Dobra. Nieużęte rudy żelaza transportuje, kurwa, ze składu. Oh, shit. Okej. Czyli to nie powinno być tutaj zbudowane. Hej, Browns. Siema, siema. Chyba, że zbudujemy im skład bliżej, to może go będą wybierać? Okej, jeden się modli. Drugi oczekuje. Co ci zapierdala w robocie? Wow. Dobra, zbudujmy im tutaj skład, zobaczymy, czy może... Czy może... Może będą do niego wrzucać rzeczy, bo jeśli nie, to... Jeśli nie, to kurde bele, niedobrze. Specjalnie to wszystko zbudowałem tam, żeby było blisko. A oni kurde zasuwają z odkrywki z żelazem do składu, który jest tutaj. I dopiero z tym żelazem ze składu zapierdalają z powrotem do dymiarki, żeby go przetopić. Dymarki. The fuck. I potem pewnie stąd zaniosą te sztaby żelaza z powrotem do składu tutaj. I potem wezmą z niego znowu tą samą ścieżką i pójdą z powrotem do kuźni. No. That's not okay. Rozbójnicy kradną surowce. No nieźle. W sumie to się trochę spodziewałem, Waits, że będą istnieć jakieś inne miasta na tej mapie. To AI nie buduje miast, a może my ich nie widzimy. Jakby Hildebold von Berenuoite, kurwa, mieszka gdzieś tutaj i tutaj nic nie ma. No może to jest mgła wojny po prostu, ale jeżeli jest, to czemu widzimy nagle tutaj rozbójników, którzy coś ukradli? Komuś z obozu bezdomnych? Ej. Biedny Wolpin. Raczej nie odzyskają koloru, no. Prost ma niestety rację. Trudno. Już miał różowe.
Też będą sweet na pewno. Transportuję rudę żelaza. No nie. Dzięki Frej za 68 miesięcy. Dziękuję ci bardzo, bardzo serdecznie. Witam po raz kolejny w Wilkach. Dziękuję serdecznie. Czatki, przywitajcie pięknie subhype'em albo serduszkiem. Kurde, miesiąc. Miesiąc od perfekcji, Frej. A no już prawie. Okej, liczba miesięcy do wyczerpania zapasów. 2. Jeszcze trochę i zaczniemy umierać z głodu. Problem? Możliwe. Ludzie. Okej, tu jest jeszcze. Tu jeszcze nikt nie mieszka. Odkryto obóz rozbójników. Tu walczył. Ktoś z kimś walczy. Okej. Nie wiem kto, nie wiem z kim. Udawajmy, że to nie mój problem. Yo, zima się kończy, czat. Zielony wychodzi. Nie, no na pewno tak nie będzie. Dół na trupy od razu, kurde. Na pewno będzie dobrze, na pewno będzie dobrze. Będzie totalnie zajebiście. Przysięgam. Tylko jeszcze nie wiem, jak to osiągnąć, że będzie zajebiście, ale będzie. Dobra, budowa ukończona, skład. Jest. Teraz pytanie, czy oni będą samodzielnie transportować te rzeczy do tego składu, czy... Czy ta ruda żelaza zebrana tutaj będzie... Czy mamy ich wytropić? ...365 dni do ataku rozbójników. Yikes. No raczej musimy zrobić zbrojownię. Hełmy. Wait. Jesteśmy w stanie budować. Możemy robić narzędzia. I to wszystko. Nie mamy niczego, co sprawia, że możemy robić... A może kuźni? Może się ulepsza kuźnia? Nie. Shit. Arma Rattle? No, arma jest zajebista. Fajowo, fajowo się gra. Chyba, że przez godzinę próbujesz dotrzeć na pole bitwy i za każdym razem umierasz w helikopterze, to wtedy można się wkurwić, ale oprócz tego jest naprawdę super. Bogate złoże. Krzewy, ale jeszcze nie ma.
No, jesteśmy zagrożeni głodem. Trochę. Wprowadza się nowa rodzina. O, zajebiście. Więcej ludzi do wykarmienia. Zbieractwo krzewów jagodowych. Ale tam jest zero na razie. Nie, dobra, to nie, nie zbieractwo. Co innego mogę robić, żeby się przydać? W tej kuźni mamy ludzi, którzy pracują? Mamy. Kuźnia tu, Teges, okej. Dobra, no oni to niestety wszystko noszą cały czas do tego składu. Wait, a jakby mu dać, że on nie przyjmuje żemlaza? O, sztab żelaza nie przyjmuje. O, wait, i to powinno wtedy zacząć działać dobrze. No. Tylko nie wiem, czy w tym składzie nie musi być ktoś zatrudniony wtedy. Dobra, coś takiego może? Okej. Bez przydziału. Okej, włócznie. Możemy to kupować teoretycznie. Materiały, sztaby żelaza. Gdzie jest to narzędzie? Narzędzie. Wymaga szlaku handlowego. Oh shit. Dobra. To może zróbmy tak. Musimy coś taniego na razie zacząć sprzedawać, żeby zarobić, albo ewentualnie... Nie, po prostu musimy zarobić z czegoś taniego, więc zróbmy tak, weźmy... Kamieniarze, niech napierdalają. Czego nam brakuje? Jedzenia aktualnie. No i za 360 dni będzie atak rozbójników na naszą osadę, więc musimy się przygotować na to. Ale to tak, zrobimy na razie... Fuck, nie wiem w sumie jak się za to zabrać, szczerze mówiąc. Piesza milicja, 36 mieczy, 36 tarcz. Brak wyposażenia. Jesus, fuck. Ale dziwne, że nie ma nigdzie. Rzemiosło. Nie ma nigdzie. Kuźni, która by tworzyła właśnie miecze i tak dalej. Chyba, że trzeba to wynaleźć. Okej, tutaj jest tworzenie kolczuk, zbroi płytowych, zbroi mistrzostwo, górnictwo głębinowe. Okej.
Pozyskiwanie futer. No nie. Może każda kuźnia może mnie trzeba zawokuć? Chyba nie. No mam kuźnię i oni tutaj napierdalają. Młotki, narzędzie. Blacksmith's workshop jest potrzebny. Czy to jest chyba ulepszenie? A to może kuźnia na miecze będzie, tylko jeszcze nie ma jej w grze? Fuck. No dobra, czyli w takim razie musimy handlować. Tak to wygląda, jakby miała być w grze, ale jeszcze... Ale jeszcze nie. Żelaza 12, 8 sztab żelaza. Dobra, zróbmy tak. Wycofajmy stąd ludzi. Dajmy ich do faktorii. I oni niech sprzedają kamień, który będziemy wywozić. Ten z... Prawda nadwyżka... Zero. Sprzedawać. Czy mamy deski? Nie, ale mamy belki. Okej, okay, belek nie chce sprzedawać. Możemy deski sprzedawać. Ale... Belek nie. Nie wiem, czy trzeba zrobić ten szlak handlowy? Gromadzi towary na sprzedaż. Kupiec, okej. No dobra, niech gromadzi. Establish. Dobra, niech będzie. Może tak trzeba, może musi być szlak handlowy, bo inaczej nie przyjdzie po prostu handlować, nie? I guess. Więc możemy sprzedać kamień teraz? Oraz kupować. No i zobaczymy, może uda się z tego zrobić pieniądze? Jeżeli by się udało z tego zrobić pieniądze, to spróbujemy kupić miecze. Albo włócznie. Na razie bardziej sim, ale zaraz będzie bardziej RTS. No zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze nie wiem, właściwie. Kończ się jedzenie. No. To prawda. Chodź dobrze, co? Chyba. Zaraz, czatki. Czekajcie sekundkę.